Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geeks Club Dragons i w dzisiejszym odcinku będziemy oprócz oglądania, jak to nam zmieniła się pogoda na naszej farmie normalnej. Można powiedzieć, że trochę mgły doszło i nocki, także będziemy odwiedzać jeszcze naszą drugą farmę. Moi drodzy, tutaj mamy oczywiście możliwości, typy, budynki i tym podobne z tego co widzę, natomiast sklep. Aha, dobra, tu wychodzimy. Natomiast tu mamy wybór farmy, moi drodzy, możemy sobie dodać farmę. I chciałbym wam tutaj pokazać, bo doszła nam farma oceaniczna. Chciałbym zobaczyć tylko, jak wygląda ta lokalizacja, moi drodzy, jak widać, znajduje się tutaj na tym kącie. Troszeczkę, powiedzmy, ta farma nie jest ustrojona, natomiast w którymś tam czasie wam pokażę moją, bo ja już mam ją przygotowaną, powiedzmy, na Halloween, na Dreadfall, czy też na ten Harvest Hound Update. Także muszę powiedzieć, że będzie fantastycznie wyglądała z tym przyciemnionym niebem, nocnym niebem i tą mgłą. Natomiast czekamy aż się tutaj załaduje. Smog mnie cały czas tutaj atakuje swoimi. Expansion, pęk. Dobra, kumy, 555. Coś dostaniemy chyba tam. Chyba 4 pola więcej. Dobra. I idziemy, moi drodzy. No i mamy krótki ekran ładowania. Widzę, że się szybko ładuje, także chwileczkę sobie poczekamy. Idzie fajnie. Już nie idzie. To musi być chyba gigantyczne, że tak nie bardzo chce się ładować. Także, moi drodzy, za chwilkę wracamy z powrotem. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie na farmie oceanicznej. Nazwałem ją oczywiście moja, także klikamy V-kę. Zaznaczamy. Oczywiście smok sobie biega dalej wolno. Tutaj mamy wyjście do szkoły. Nasze niebo stało się strasznie czarne. Myślę, że twórcy to poprawią w niedługim czasie. Teraz sobie obejrzymy, co my tutaj mamy. Oczywiście mamy fajne, malutkie molo. Morze. Możemy łowić sobie rybki, oczywiście. No niestety czarne. Wygląda na to, że... O! Mają może... Możemy zejść do wody, ale tylko troszeczkę możemy. Dalej nie możemy. Czy muzyczka się zmieniła? Nie zmieniła się za wiele. Oczywiście mamy wózek Johanna. Dwie pochodnie, czyli znaczy to tylko tyle, że zapewne będzie ciemno. Nie dopłyniemy tutaj? No nie mówcie, że nie dopłyniemy. A jak to wszystko sprytnie? Jak to wszystko sprytnie, ładnie oni zrobili? No dobra, moi drodzy, na szukanie dziur w mapie oczywiście przyjdzie pora. Tutaj mamy, o, jaki potoczek i mamy źródełko. Także całkiem fajnie. Zobaczymy, jak wysoko możemy wyjść. No i tutaj już coś widać z tego punktu obserwacyjnego. Idziemy dalej. Postaramy się wyjść jak najdalej. Oczywiście twórcy już widać popełnili tutaj fajną gafę. Brakło im tekstury, co prawda nie przejdziemy przez nią, ale mimo wszystko i tak już jest całkiem zabawnie. Tutaj mamy tak. No i tutaj możemy sobie z góry oczywiście naszą farmę obejrzeć, poudekorować. No w sumie nic wiele ciekawego. Można powiedzieć, się tutaj będzie działo. Myślałem, że tym sposobem znajdziemy się poza mapą, ale jednak nie. Także, moi drodzy, taki króciutki odcinek oczywiście tutaj o tej farmie oceanicznej. 550 gemów, szczerze, nie warto. Naprawdę nie warto. No chyba, że się zmieni tutaj niebo i będzie całkiem inaczej te kolory wyglądały. Także w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.